Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaś gdzieś ty co. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie. No to cześć. Tak będzie ci łatwiej. Widzisz? Ukrywaj. Nie przeżywaj. Niech nie wie nikt. Ulepimy dziś bałwana. Na rower może wolisz iść. Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna. I tak mi jakoś ciężko samej wśród tych ścian tykanie zegara znieść. Boję się! To mnie przerasta! Pamiętaj, nie wolno ci się denerwować. Spokojnie. Nie, nie podchodź! Proszę! Jeszcze ci coś zrobię. Wracajcie szybko. Musicie jechać? Dasz sobie radę, córeczko. Pokój dobro, kochani. Ostatni odcinek z góry. Mataj, scusa, come si chiama questo monte? Monte Livata. Monte Livata. 1400 metrów nad poziomem morza i stąd widać morze. Kochani. Jest piękny śnieg, jest bardzo wiecznie. Tutaj siostry i bracia z Indii nigdy w życiu nie widzieli śniegu, także wyobraźcie sobie, jak się oni muszą czuć, jak się cieszą, jak się teraz pięknie bawią. Punkt 7. Ojciec w cieniu. Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania go, chroni, nie odstępuje od niego, podążając jego śladami. Przychodzi mi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi. Widziałeś też i na pustyni. Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście. Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie. Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez świętego Pawła do Koryntian. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. A każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak apostoł: ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Zaś Galatom mówi: dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus was się ukształtuje. Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę.
Być może z tego powodu obok miana ojca tradycja umieściła przy Józefie także miano przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Józefa i Jezusa. Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytatyzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu, czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości, i miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Ojcostwo wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci. Zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. Ojca, który jest świadomy, że realizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się bezużyteczny. Gdy zobaczy, że dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach życia. Gdy postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy mówi: nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie posiadania, ale znak, który odnosi się do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa. Jesteśmy cieniem jedynego Ojca Niebieskiego, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jest to cień, który podąża za Synem. Wstań, weź dziecię i jego matkę, mówi Bóg do Józefa. Celem tego listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania. Istotnie specyficzną misją świętych nie jest tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem, podobnie jak Abraham i Mojżesz, podobnie jak Jezus, jeden pośrednik, który jest u Boga, Ojca, naszym rzecznikiem, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.
Święci pomagają wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A święci są z kolei wzorem życia do naśladowania. Święty Paweł wyraźnie zachęcał: bądźcie naśladowcami moimi. Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie. W obliczu przykładu tak wielu świętych, święty Augustyn zadawał sobie pytanie: nie stać cię na to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety? I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając: późno cię umiłowałem, piękności tak dawna, tak nowe. Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać świętego Józefa o łaskę nad nami, o nasze nawrócenie, o łaskę nad łaskami, o nasze nawrócenie. Do Niego kierujemy naszą modlitwę. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcom także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego złego. Amen. Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 8 grudnia 2020 roku, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w 8 roku mojego pontyfikatu, Franciszek. Kochani, na tym wzgórzu, gdzie jest krzyż, zakończyliśmy medytację, rozważanie tajemnicy świętego Józefa, jego serca, jego pracy, jego odwagi, jego bycia ojcem, opiekunem. Kochani, życzę wam, żeby te rozmyślania, żeby ta lektura, to piękno, które widzieliście, było dla nas zachętą, żeby znowu poprosić świętego Józefa. Już niedługo, w marcu 19, jego wspomnienie. My się przygotowujemy w zakonie w każdą środę przez modlitwę. Właśnie tą, która jest tu na końcu tego listu. Kochani, bardzo wam dziękuję za to towarzyszenie, za te wszystkie miejsca, w których mogłem z wami być. Bóg nieustannie był z nami. Był z nami w każdym drobiazgu, w każdym cieniu, w każdym blasku, w każdym tym pięknie, które żeśmy widzieli. Kochani, tutaj otaczają mnie ludzie z całego świata, słyszę po angielsku. Życzę wam, żebyśmy właśnie jako pielgrzymi na tym świecie podążali cały czas tym szlakiem wiary. Co niech nam święty Józef właśnie uprosi, wstawia się, bo Jezus nam to chce dać. Właśnie życie według wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Dziękuję wam, kochani. Dom, dom, dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skale, prowadzony przez Ducha. Dom oparty na skale. Dom, dom, dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom.
dom, 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 dom.